Kiedy byłem dzieckiem i kiedy byłem nastolatkiem, Polska była za tak zwaną żelazną kurtyną. Niby w Europie, a jednak nie w Europie. 15 lat temu przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i wydawało się, że problem żelaznej kurtyny jest na zawsze rozwiązany. Teraz widzę, że to nie jest całkiem oczywiste. Jest wiele ugrupowań i w Polsce, i w Europie, które pragną zdestabilizować Unię i doprowadzić do rozpadu wspólnoty. Nie chcę na to pozwolić, bo nie chcę powrotu żelaznej kurtyny. Dlatego idę 26 maja na wybory i będę głosował za tymi ugrupowaniami, które chcą silnej, wspólnej, zjednoczonej Unii Europejskiej. Nakręćcie swoje filmy, przyślijcie je do nas, a my je zamieścimy na naszych fanpage'ach.